Witajcie na kanale Rebel Cars. Dzisiaj mamy Forda Bronco. Ten Ford Bronco jest jeszcze o tyle specjalny, że jest to mój nowy Ford Bronco, na którego, słuchajcie, czekałem 14 miesięcy. Tak, Ford Bronco jest tak popularnym samochodem w Stanach, w ogóle w Ameryce, że no, trzeba na niego czekać tak długo. 5 lat temu Ford wspomniał, że wznawia produkcję legendarnego Forda Bronco i to spowodowało cały ten buzz, całą tą zamieszanie wokół tego samochodu. W 2021 roku wyszedł pierwszy model i jak widzicie, Ford zdecydowanie trafił w dziesiątkę z tym samochodem. Jest to samochód stylizowany na lata 60., dokładnie na rok 66., gdzie Ford Bronco praktycznie był, no do tej pory jest ikoną amerykańskiej motoryzacji. Ten egzemplarz to silnik 2,3 litra, czterocylindrowy silnik z dwoma turbo sprężarkami. Produkuje on 300 koni i 325 torku. A słuchajcie, jest to naprawdę fajny silnik. Jest on produkowany w Fordzie już praktycznie 10 lat. Do tej pory był on montowany w Mustangach. I no, jest to naprawdę niezawodny silnik, mocny silnik. I w połączeniu tutaj z tą 10-stopniową skrzynią biegów działa on naprawdę fenomenalnie. Jak widzicie, Ford Bronco jest to duży samochód. Jest to samochód zrobiony praktycznie na bazie pick-upa. Jego najbliższą konkurencją oczywiście jest Jeep Wrangler. Ford zrobił troszeczkę inną, podszedł troszeczkę inaczej do tego tematu. Mamy tutaj przede wszystkim jedna największa różnica, że mamy tutaj niezależne przednie zawieszenie, a nie most, tak jak jest to w Wranglerze. Co to powoduje? Powoduje to, że Ford Bronco zdecydowanie jest lepszym i wygodniejszym samochodem na co dzień. Jeżeli chodzi o jazdę po normalnej drodze czy po autostradzie, jest to po prostu niesamowita różnica. Niezależne zawieszenie jest dużo wygodniejsze przy najeździe na jakąkolwiek dziurę. Nie czujemy, nie trzęsie się cały samochód, jak to jest w Jeepie Wranglerze. Także to jest, no powiedziałbym, numer jeden różnica pomiędzy Wranglerem a Bronkiem. Jeżeli chodzi o wszystko inne, tak samo jak i w Jeepie, można tutaj zdjąć drzwi, można tutaj zdjąć oczywiście dach. A co jest fajne, że drzwi nie mają tutaj ramy, jak widzicie. Powoduje to dwie rzeczy. Po pierwsze, w środku jest dużo więcej widoczności, fajnie się w tym siedzi. Wszystko jest bardziej przeszklone, więcej jest, no po prostu więcej widać. A po drugie, drzwi, ponieważ jeżeli zamkniemy szyby, drzwi są dużo mniejsze. Słuchajcie, co jest fajne, że wszystkie cztery drzwi zmieszczą się w bagażnik. Ford tak to skonstruował, że mamy miejsce w bagażniku na cztery drzwi. Także jest to naprawdę fajna sprawa. Słuchajcie, nie raz jechałem Jeepem bez drzwi, zastał mnie deszcz i to już nie było tak fajne. Wracając bez drzwi Jeepem, to już po prostu nie jest cool. Mamy tutaj oczywiście wielkie koła. Są to koła 33-calowe. W tym wypadku to jest 285/70x17. Opony BF Goodrich, uważam, jedne z lepszych offroadowych opon. Są one bardzo wygodne, super ciche na autostradzie. No i przede wszystkim są dobrymi oponami terenowymi. Lusterka, które tutaj są dołączone do samochodu, a nie do drzwi, uważam, też są fajnym dodatkiem, ponieważ jeżeli zdejmiemy drzwi, lusterka zostają i nie trzeba wtedy dokupować jakichś dodatkowych lusterek czy tak dalej. Także to jest bardzo fajnym, no fajnym dodatkiem. A samochód ten jest naprawdę wygodny. Niedawno zrobiłem nim 2000 km z Phoenix do Cabo i muszę wam powiedzieć, że po 2000 km naprawdę nie byłem zmęczony. Mogłem jechać dużo więcej. A co jeszcze jest fajne i ciekawe, że mimo tego, że ten samochód jest tak wielki i tak ciężki, spalanie to około 12 litrów na trasie. Także słuchajcie, trzeba wziąć pod uwagę, że jest to samochód terenowy, ciężki, który ma praktycznie aerodynamikę lodówki.
Także biorąc wszystkie te rzeczy pod uwagę, myślę, że 12 litrów to nie jest wcale dużo, a poza tym ten samochód ma 300 koni, także słuchajcie, jest to silnik, duży, mocny silnik, ciężki samochód, 12 litrów to nie jest dużo. Jeżeli chodzi o środek, wygląda to tak. Mamy tutaj oczywiście najnowsze systemy Forda, mamy Apple CarPlay, mamy oczywiście Android Auto, 10-stopniowa skrzynia biegów, tak wyglądają wszystkie zmiana, jeżeli chodzi o napęd, 2 koła, 4 koła i tak dalej. Czekajcie, włączę klimatyzację, bo jest dosyć gorąco. Ford swój system nazwał Goat Mode, czyli Go Over Any Terrain, i przez zmianę tutaj możemy, słuchajcie, zrobić tak. Mamy system albo na 4 koła napęd, zaraz Wam pokażę. Możemy mieć albo sand, czyli piasek, a możemy mieć oczywiście tak samo slippery, czyli na śliskiej, jeżeli pada deszcz i tak dalej. No i wrócić do normalnego systemu na 2 koła napęd. Mamy tutaj oczywiście jazdę eco, czyli oszczędną, jeżeli tak to można nazwać, normalną, no i sportową. A szczerze mówiąc, jazda normalna chyba zdecydowanie jest najlepsza na co dzień, jeżeli chodzi o sportowy tryb. Biegi są troszeczkę, obroty mamy dużo wyżej, biegi są praktycznie ciągnące dużo, także mi się wydaje, że na co dzień jazda normal zdecydowanie jest najlepsza. A siedzenia są bardzo wygodne, z przodu jak i z tyłu. Pokażę Wam z tyłu, jak to wygląda, ponieważ co jest fajne, to jest to, że tylnie siedzenia rozkładają się trochę do tyłu i zamiast prosto można je troszeczkę położyć. Oczywiście wszystko jest tu manualne, nie ma tutaj żadnych siedzeń, jeżeli chodzi o siedzenia automatyczne i tak dalej. Oczywiście jest to samochód terenowy, niepotrzebny jest to zupełnie, także wszystko działa na guzik, na wajchę. Dosyć dużo, jeżeli chodzi o miejsca nad głową, mamy dużo miejsca na nogi. Bagażnik też jest duży, a tak jak wspomniałem wcześniej, 4 drzwi zmieszczą się w bagażnik, także no jest dosyć tego miejsca. No i słuchajcie, tak to wygląda. Zapraszam na jazdę, pokażę Wam, jak tym się teraz jedzie. I tak to wygląda. Nowy Ford Bronco. Jak widzicie, to już była mój dodatek. Ten znak Forda Bronco nie jest to oryginalny, jest to praktycznie kopia Bronco z 66 roku, no, co uważam idealnie pasuje do tego samochodu. Wybór albo 4, albo drzwi, 2 drzwi, jak kto woli. Wiadomo, że 4-drzwiowy Bronco jest zdecydowanie wygodniejszy i na co dzień bardziej praktyczny. Aczkolwiek ten dwudrzwiowy wygląda naprawdę fajnie. Także guys, tyle. Mój nowy Ford Bronco. Zapraszam na jazdę próbną. Okej, jazda Fordem Bronco po autostradzie. Więc tak jak mówiłem wcześniej, słuchajcie, jest ten samochód dużo wygodniejszy niż Jeep Wrangler. To niezależne zawieszenie zdecydowanie pomaga. Jadę teraz około 100 km na godzinę. I słuchajcie, jest to bardzo, bardzo fajnie, bardzo miło. Fotele są bardzo wygodne. A wiecie co, ten silnik jest naprawdę fajny. Jest to 300 koni, jest to 325 feet torku. A te podwójne turbiny powodują to, że nie ma turbo dziury. Przy każdym naciśnięciu na gaz ten samochód zbiera się i bardzo fajnie słychać ten świst, dźwięk tych turbin. Jest to naprawdę fajne. A jak mówiłem wcześniej, spalanie mamy tutaj około 12-12,5 litra, czyli nie najgorzej, jeżeli chodzi o tego typu samochód. A opony, jeżeli chodzi o głośność, jeżeli chodzi o drogę, super cicho, nic tu nie słychać. A słychać troszeczkę wiatr. Wiadomo, że ten samochód nie jest aerodynamiczny i będzie to słychać. Ja tutaj mam do góry ten bagażnik, także podejrzewam, że bagażnik powoduje to, że jest ten samochód po prostu troszeczkę głośniejszy. Ale słuchajcie, jest to nadal bez porównywania wygodniejszy samochód niż Jeep Wrangler. I uwierzcie mi,
Wiem dobrze, ponieważ Wranglerem zrobiłem ponad 100 tysięcy kilometrów w trasie po całej Ameryce. Także znam Wranglera bardzo dobrze. Był to mój samochód poprzedni i zdecydowanie muszę stwierdzić, że Bronco jest wygodniejsze, cichsze niż Wrangler. Nie chcę tutaj nic powiedzieć złego słowa o Wranglerze, ponieważ jest to niesamowity samochód. Nadal je lubię, nadal kocham Wranglery. Jest to nadal samochód ikona, ale jeżeli chodzi o wygodę, Bronco zdecydowanie jest wygodniejszym. No słuchajcie, jeżeli chodzi o nowego Forda Bronco, jeżeli chcecie zobaczyć jakieś filmiki z różnych tras poza szosą, zerknijcie na kanał Rebel Cars, mamy już tam kilka filmów nagranych. A poza tym mamy dużo innych samochodów, także zapraszam, subskrybujcie, jeżeli lubicie te filmiki. I widzimy się w przyszłym tygodniu na kanale Rebel Cars. Peace out.